Okej, jesteśmy na miejscu. W dzianku ubrałem. No i teraz, słuchajcie, ważna rzecz, trzeba zapłacić za postój. Słuchajcie, no i tak mi się wydaje, że tu jest drożej niż ostatnio próbowaliśmy na marinie w Gdyni. Choć w sumie chyba nie powinno być się drożej. Słuchajcie, no ile byśmy wzięli tutaj? 3 godzinki sobie weźmiemy. Sprawdźmy to, że było tak mniej więcej tak samo. 3 godziny 14 zł. Wydaje mi się, że wcześniej miałem 12, ale wszystko podróżało. Tak to wygląda, lecimy nad wodę. Pierwszy raz ta kamerka widzi morze. GoPro 12 od was, dzięki wielkie widzowie. Już naprzeciw wyszedł mi Julo. Julo tutaj jest od rana i macha do nas niezbyt szczęśliwy. Nie, jestem bardzo szczęśliwy. Masz rybę? Nie, no ryby nie mam, ale jest fajnie. Piąteczka. Cześć, no i dobra, opowiadaj, gdzie idziemy? No idziemy pod klif, ale idziemy tutaj od strony, po strony mola. Aha. Po tamtej stronie jest troszeczkę większa fala. No taki wiatr mamy właśnie. No i tam jest sporo tego syfku, więc glinę zabiera wzdłuż wybrzeża, bo tam tak ciągnie. Także tutaj sobie łapiemy. No fajnie, no już chłopaki działają, szczęśliwi. Tak, bo to jest ostatni zlot morskiej ekipy w tym roku. To jest teraz 27 grudzień, za miesiąc mojej urodziny, 27 stycznia. Słuchajcie, testujemy też tą kamerkę, Julo. Jedna najważniejsza rzecz, którą on ma, to ma HDR, wiesz? Aha. Czyli widać nasze twarze dobrze na tle jasnego nieba, które też chyba widzicie nawet jakieś chmurki na tym niebie. Także myślę, że to może być game changer tutaj tej kamerki. I jest dużo szerszy kąt. Już widzę po kapturze, że Darek to jest. Witamy morską ekipę. Cześć Darku, piąteczka. Jakoś tak czujemy chociaż. O. Cześć, opowiadaj, byłeś od rana. Ja byłem, po drugiej stronie. Jeden bodziec już poszedł. Aha, no to standardowo, trzeba coś może dać, nie? Tak, jest tam taka większa fala, ale tam chyba mi się wydaje czystsza woda jest. Dobra, i masz chyba nową torbę piersiową. Znaczy tą już mam w tamtym roku. Wygląda jak nówka. Słuchaj, jak ci się ją nosi? Jak tak zajesz zerk na tyło? Znaczy, przesunę sobie ją tu i opieram rękę. Aha. Jest wygodnie. Zgadza się, dobra, no. Dobra, bo ja cały czas wiesz, na czymś takim siedzę. Zobaczcie, ja mam coś takiego, takie minimalistyczne, wydrukowałem sobie na drukarce 3D. Z tyłu to wygląda tak. Natomiast brakuje mi faktycznie czegoś takiego na przód, wiesz, i się zastanawiam. To jest od Mikado? Nie, to jest jakieś... To na AliExpress. Aha. Zamówiłem, tak wiesz. Dobra, nie przykrzywię ci zobaczyć co to? Nie, tak wisi, wiesz co, ja obrócę to i rękę opieram i... Świetnie. Cały czas wędkę trzyma, nie? No. Choć dosyć tak obfite się wydaje, nie? No można załadować różne rzeczy, nie? Ja wiem, ale to ci nie przeszkadza przy streamingowaniu? Gdzieś nie. Tak, że to aż tak odstaje? Nie. Nie, no kurna. No łapię cały czas jakieś pomysły, bo coś muszę sobie też sprawić, wiesz, bo w tym kombinezonie... No, bo torta musisz zostawić, a albo plecak, nie? No daj spokój, chociaż komórka, nie? Ja ją mam tam pod spodem, to muszę się rozpinać, żeby tam do tej komóry dojść. Tak. Ja pierniczę. Mamy teraz to GoPro, wiesz, to nowe. No. Tak szeroki kąt, że Darek jakbyś był kilometr ode mnie, nie? Tak oddala. Fajnie się udało, nie? No się udało, no i jest... Wypełniona taką, znaczy... On ma taką folię jakby, wiesz? I też się nawet jak się trochę zatopi, to się nie zaleje, nie? No dobra, a schnie pewnie też w miarę szybko, co? Tak. Ile za to dałeś? Ja nie pamiętam, 100 parę złotych, 160 może. W tamtym roku, nie? Mocowanie fajne, to się chyba łatwiej ubiera, wiesz co, niż no, to moje. No spinasz sobie przez głowę. Tak. Nie? No. Podbierak zaczepić. Coś takiego innego. Tak. Tam bo się pytacie, podbieraka nie brałem, także jakaś ryba będzie, nie? I zobaczcie, widać teraz, że Julo ma tutaj ładnie podbierak. Oj, to jest to HDR nieszczęsne. Jo, się podniecam tym. HDR-em się podnieca. No, podniecam się HDR-em. Trzeba będzie chyba profil kanału zmienić. Tak, HDR TV. HDR TV. I teraz tak, Julo robi to samo co ja. Ty tutaj nie ma żadnego fluorokarbonu. Nie, nie zakładałem nic. Dlaczego to? Bo mi się nie chciało. Aha, to samo co ja. Znaczy się nie, poczekajcie. Na początku sezonu zawsze mam. A siur. Tak, ja też miałem, ale szpulę zmieniałem, no więc no. Nie. No dobra. I plecionka jaka? Pewnie gdzieś tam 10, co? Nie, tutaj mam 12. No dobra, ja mam teraz tą 14 od Kungera. Myślisz, że to za grubasz? Nie, jeśli nie masz fluorokarbonu, no to okej, nie? A 14 też wielokrotnie łapałem.
Bez przesady, nie? Ja w ogóle otwieram sezon pod tytułem przestańmy w ogóle nagadywać na to, że, to, że ta troć musi być daleko. Tak. Nie. Nie musi być. Nie, i to prawda, bo gadałem z kim gadałem? Z Tomkiem, jak żeśmy łowili teraz na tych zawodach w Orzechowie i on mówi, że często my przerzucamy te trocie to raz, ale my po nich depczemy. Dlatego on zawsze wykonuje kilka rzutów stojąc nad wodą, zanim wejdzie do wody, nie? No ma to sens. I mamy Zienia, dobrze? Zienia, tak jest. Słuchaj, co, nie ma brania na razie? Na razie nie. Od której jesteś? Brudna, od może 15, po 7 gdzieś 15 tak. Po 7. Ale brudna woda ponoć jest tam za klifem. Tam, bo tam ja się nie byłem, tu też brudna. Tu też brudna? Tak. Julo był na molo, wszedł do samego końca i mówi, że przy molo jest czyściutka. No nie wiem, tu jest brudna, naprawdę. Aha. Chodziło może tak po pasy i brudna. No dobra, a... nie widać żadnego kamyczka nawet. O ja. No. No dobra, ale myślisz, że troć takiej brudnej też będzie? Myślę, że nie, może tam dalej po prostu jest czysta. Aha. Ale wczoraj byłem też na Babich Dołach, była czysta woda i nic. Aha. Może z 15 osób. Jedna niewymiarowa i nic więcej. O kurczę. Patrzymy, woda faktycznie strasznie brzydka. Okej. Okay. No i dobra, też testuję te buty zwykłe i mam skarpetkę wełnianą pod spodem, na to kombinezon suchy i potem przychodzi skarpeta 3 mm neopren i już tak czuję, że w tym neoprenie mam wodę, nie? Czyli okej, do skarpety się tej neoprenowej wlewa się woda, no to raczej normalna sprawa. Jak ją tak ubrałem. Dobra, okej, okay. Porzucane trochę, ale powiem wam szczerze, że słabizna. Woda faktycznie mętna strasznie, zobaczcie, o. Dobra, idziemy do Jula. Julo nauczy mnie, jak łowić na bombardę. Kiedyś mówiłem bombardia, no i żeście na mnie krzyczeli, że to tak się nie powinno wymawiać, ale może racja. Powinna być bombarda. Twarda. Okej, okay, pięknie, zobaczcie, pięknie tutaj wszystko wygląda. Lino, zobacz, będzie łowić, ale masz kurtkę fajną, ale nie będziesz wchodzić chyba do wody, co? Nie będę. Tak, dobrze w HDR widać, tak. Julo mówi, słuchajcie, masz już jakąś rybę na koncie? Nie, bo musisz dopiero będziesz pływać. Może mam tylko okonik we władku, aha. A tak to chyba nie, nic więcej. Ja tylko jedną dopiero mam, tutaj 44. Trotkę samego tego, ale wypuściłem, fajna zabawa. Macie dobry sprzęt, to są chyba jacksonowskie, nie? Tak, ale to tak na start, że tak, bo nawinąłem tą poleconą splecionkę od Davi, a tu mam taki zresztą. Trochę mam. Czyli tamta się może urwać, tu już masz te, które się nie powinny urwać. No bo tak. Czasami przy pierwszym rzucie może się urwać, nie? Człowiek niewrobiony, rzuci właśnie czymś? Teraz wiem Jacksonki, bo tu cały zestaw z tego kalendarza, nie? No. Westienowskiego. Widzisz, no to ten kalendarz adwentowy chyba to był tak, jakiś, tak, tak, nie? Tak. No rewelacja. Najfajniejszy, co dostałem, tak mi się spodobał. Nie widać, o ten. Tak za dużo, że nie mogę sięgnąć. No faktycznie. Ten fajnie mi się podoba. Pewnie daleko leci, bo to taki pilkerkowy, nie? Tak, i on jest taki, że te oczko jakieś, nie wiem, pokryte czymś, że się świeci pod wodą. No to może być to fosfor, nie? Fosfor, tak, no. Dokładnie. No. 28 gramów, fajny pilkerek, no super. Wędkę masz właśnie taką, jaką ja bym chciał, chyba to jest nie za długa, ona nie ma 3 metrów, nie? 2 coś tam, no. No właśnie, 2,70 pewnie, czekaj. 2,85, no i coś takiego właśnie myślałem, jak ci się to mówi? Bardzo dobrze. Trzeba wychodzić teraz. No. A jeszcze tak siatka. No właśnie. Wzięła. A ja. Żebym tu siatki przeciął. Nie, szkoda. Nie, wygląda, że mocno trzymam, ale nie trzymam jej mocno, także tu wiadomość dla Jula z półki. Jest. Okej, okay, proszę bardzo, twoja rybka. He, he, dawaj, będzie miniatureczka. Tu ma jakiś farfotelek. No taka rybeczka jest na takim pierwsza jest. Z lociku morskiej ekipy, proszę bardzo, pierwsza jest, a jak jest mała, to będzie duża, nie? Może tak. Spróbujemy, czekaj, ja wezmę kamerę do wody, chodzę. Ale mamy brudną wodę, dobra, tylko musisz wtedy blisko. Dobra.
piąteczka, jest! Rewelacja! 5% baterii, daliśmy radę, tak jest! Sprzęt dał radę i mamy to w HDR! To taka wiadomość dla Jula, bo ja Julo zawsze lubi wiedzieć. No i dobra, i zobaczmy na takiego budziaska. No to jest... Wiadomo od kogo. Tak jest, jeden z moich ulubionych budziasów, naprawdę. Ten i druga wersja srebrno-miedziany. No właśnie srebrno-miedziany i tam poszedł. Poleciał, no. Poszedł, dobra. Będzie trzeba uzupełnić. No i dobra, siatkę masz gumowaną, widzę, tak. Czyli nie śmierdzi aż tak mocno. Jak z portu się wraca, bo jak z portu wracam, wiesz, to strasznie mocno śmierdzi, nie? Siatka, nie? Jak masz taką zwykłą i gumowaną. A tutaj z niej to, mam wrażenie, lepiej spływa ta woda. Mamy piękne słoneczko. Zobaczcie, to wszystko w kaderze, nie? Dobra, słuchajcie, wyszło słońce. Jaką przynętę teraz na to słońce? Bo woda jest taka, no, mętna, jakby no nie jest, była, nie? Mętna jest różna, no nie wiem. Ja teraz walczę bodziasem, slimem, śledziowym. Jak to? No ty też miałeś takiego, a tu jest właśnie ten, co przyniósł. Na co miałeś ubranie właśnie? No. Dlatego. No bo to też takiego ubiorę i ciśniemy do tej wody. No ale w takiej wodzie była ryba. Dobra. No i później były jeszcze ten, nie? Też miałeś? Tak. W tym samym czasie, nie? Najpierw ja, potem ty. Na przyspiewy, nie? No dobra, ciśniemy. Są w sosie! Działamy, no. Wszyscy kombinują, jak przedłużyć ten abonament na parking, nie? A niektórzy już byli osobiście. Wykupiłem na 3 godziny, 8, 9, 10, 11. Na 3 godziny wykupiłem parking i okazało się, że to jest za krótko. Znaczy się... Myślałem, że tu będzie bardziej wiać. A nie wieje. Także trzeba będzie kupić trochę tego parkingu. I teraz chyba jakaś aplikacja musi do tego być, zaraz sobie to zobaczymy. Bo ja nie kupowałem jeszcze parkingu przez aplikację, tylko zawsze tradycyjnie, ale no... Skoro nawet tych fistaszków nie trzeba mieć, to pewnie jest jakaś aplikacja, ja zaraz to zobaczymy. Piękny HDR! Julo się śmieje. Ja, ale z drugiej strony, to zobaczcie, z tyłu mam jakby nie było słońce, nie? A teoretycznie powinniście mnie widzieć, także to jest ten HDR. Że tam jest jasno i tu jest w miarę jasno. Dobra, słuchajcie, jest pewien problem, musimy to przerobić. Tu jest oczywiście, wsadzam kamerkę. To jest wszystko mega spoko, natomiast problem mam z telefonem komórkowym, który mam w środku, powieszony na takiej... nie wiem jak to się nazywa. Pachowo, no takie, ale jakby saszetce. Muszę to otworzyć, zobaczcie. Tu wyciągnąć tą saszetę i z tej saszety wyciągnąć telefon. I teraz tak, jak to się robi w miarę często, to nawet muszę powiedzieć, same suchy kombinezon w dupę dostaje, nie? Bo trzeba otwierać go i zamykać ciągle. No. I myślę, że trzeba coś wymyślić innego, nie? Myślę, że po prostu do tego dorobię jeszcze tutaj jakąś kieszeń taką, w której będą wsadzać zalaną w trupa komórka, zalaną w trupa, bo zobaczcie, no nagrywałem dla was live'ika, nie? Dobra, i teraz jakaś aplikacja. OK Google. Aplikacja do obsługi parkingu Gdynia. Łatwo nie będzie. Jak podaje ZD i Z Gdynia, parkując w strefie płatnego parkowania w Gdyni, kierowcy mogą zapłacić za postój przy pomocy parkomatów lub aplikacji mobilnych. Do tej pory płatność była możliwa za pomocą trzech aplikacji: Mobilet, Flowbirdapp, Skycash. Od niedawna można korzystać z kolejnej, Mapay. Dobra, bierzemy Skycasha. Zobaczymy, jak to wygląda. Kto wie, co tam trzeba będzie za zgody zrobić. Wszystko możliwe, nie? Nerkę oddać, 26 MB, no to w sumie niedużo. Ten. To jest ten. O, no właśnie. Standardowy, jeśli chodzi o grubość, nie ten. Masz taki marchew. Taką marchewa, ale chodzi o ten, nie? O form, nie? No to są te slimy, to no ostatnio na tego Solwa miałem rybę. No, to ja Solwa też. Na streamie. No, bo to ja też na Solwa miałem pierwszą w tym sezonie. No też miałem na Solwa. No. Ale tak, potem mi poszła do wody. No. A tu są siódaki, to są tąka. Skaj, tu masz tąka właśnie. Producenta. Dobra, wybierzcie sobie po budziasku. Tak? No. To trudny wybór, wszystkie takie piękne. Tu masz takie grubasy na początku, a potem masz tej środkowej, masz te slimy, ale uwaga, one są cięższe.
Aha. To są takie simy robione dla mnie. Bogdan to zrobił, bo ja mam taką wędkę co do 49. Limitowane takie. Tak. Da, limitowane. Nie, da się je normalnie kupić chyba, no mam nadzieję. Ja bym... Takie. W kaderze dobrze wyglądają. Taki killer. Ja to wziąłem mojego najlepszego, ale oczywiście słowo się rzekło, proszę bardzo. Dziękuję A to bardzo. Koleżanka pewnie wybierze coś bardziej błyszczącego. Co? Ja chcę różowy jakiś. Różowy jakiś. To są takie kupne, wiesz, to może niekoniecznie. A teraz aha. Akurat taki na jeden dostałem od widza, to może niekoniecznie. Ale tu masz bodziasy, zobacz, te i te. To jest bodzias? Tak, ale ci będzie pasować pod kurtkę, nie? Dobrze. Ja cię kręcę. No i, no to jest fajne. I pięknie. Także na zdrowie, oby były łowne, słuchajcie. Oczywiście. Bo to jest najważniejsze, nie? Będą na pewno. No, żeby się wam nie urwały, nie? Nie, najpierw Jacksonowi, a potem... Jak już sprawdzona miejscówka, to tylko wtedy. Tak. Bo ja tam, Julo, no, robił tą bombardę, nie? Godzinę czasu mi rozplątywał, a potem ją urwałem. Oj, oj. Dzisiaj tutaj, także tego on już tak na mnie warczy. O, właśnie. Luź. Także trzeba uważać. Wczoraj taki horror oglądałem o wściekłych ludziach, więc Julo taki w sumie by się wpasował. Niemiecki chyba. Niemiecki. Ta kamera ma coś fantastycznego. HDR. Tak jest, a to Julo powiedział dlatego, bo nas odwiedził jeden z ludzi, który ją zasponsorował. Tak? No, trochę tych ludzi było, to dzięki. No tak, no to. Julo zainspirował, myśmy trochę pomogli. Andrzej zasponsorował literkę H. Tak było. No, odwiedził nas Andrzej, jesteśmy na zlocie morskiej ekipy w Orłowie. Tak bez wędki dzisiaj? Bez wędki, chciałem zobaczyć, jakie ładne trocie połapaliście dzisiaj. No, ale widzę, że... Julo mówi, że wszystkie wypuszczacie, nie ma, zmiłuj się, czy mała, czy duża, wszystkie wracały do wody w związku z powyższym. Tak, no niektóre tu nawet żeśmy dali im szansę taką, żeby się nawet nie zapięły, wiesz? No tak, to były te najlepsze. Te najlepsze, te największe. A ja myślę, tak zwykle każdy wie, dlatego nie ma, bo foki pogoniły wszystkie, także... Andrzej mówi, żeby zmienić przynętę na bardziej stonowaną, on wybrał tą. Mam ile tu? 24 gramy, pojedynczy, zobaczcie, hak. Z AliExpress takie pojedyncze haki kupiłem. Były do wygrania na debatach często. Teraz muszę odkopać, bo gdzieś jeszcze mam paczuszkę z takimi hakami. Moim zdaniem spoko całkiem sprawa. Próbowałem go tak na szybko, siłowo, kombinerkami uszkodzić. Taki haczyk z zbudowanym krętlikiem, bo tam ten krętlik to takie słabe ogniwo, myślę. Nie, ale on daje radę, naprawdę jest super mocny, więc luz. Zmienił nam się teraz wiaterek, więc trochę jest mniej przyjemnie, bo zimno. Ale za to, zobaczcie, zrobiła się taka falka. No i to by wróżyło, że jest ok. Chociażbym chciał, to dłużej nie dam rady wytrzymać, bo tak mam same stopy zmarznięte. A muszę coś wykumać, także chyba będzie z tego filmu, co wykumam, żeby te stopy mi aż tak nie marzły. Bo jest tragedia totalna. No choroba, istna choroba, nie? Powiedzmy od 8 jestem tutaj, 9, 10, 11, 12, 4 godziny. Nie do wytrzymania. Coś trzeba wymyślać. Dajcie znać w komentarzu, co mam zrobić. Mam już skarpety wełniane, takie prawdziwe wełniane, ale może macie jakieś mega swoje odjechane. Dajcie znać, jak się nazywają. Takie typowo do tego brudzenia. Zobaczcie, tak to mnie wygląda. Do tego mam buty z Decathlonu, które kosztowały, nie wiem, ze stówę. Dwa numery większe. Żeby mi się to wszystko wymieściło, bo tam jeszcze jest skarpeta neoprenowa 3 mm. Ale nie, to nie spełnia. Nie spełnia moich oczekiwań, niestety. Nie, słuchajcie, właśnie nagrywam, że masakra. Nie, pomimo tego, że mam parking zapłacony, chyba daję za wygraną, bo mam tak stopy zmarznięte, że tragedia, nie? Wziąłeś parę nosy z skarpetki? Nie, mam wełniane, natomiast takie zwykłe wełniane, prawdziwe skarpety i... No nie.